Siemaneczko, z tej strony Kazik i jak widzicie dzisiaj kolejny piękny odcineczek z realnej serii, a mianowicie mamy tylko 6000 pieniążków, budżety nie za duże, ale mamy tak tutaj. Dlaczego mam tak pieniędzy? Bo była na podstawę taka duża rozkładana ta pottingerka, stwierdziłem, że ona jest niepotrzebna, bo nawet nie mamy czym tego uciągnąć, więc musiałem sprzedać ją i tą z przodu, więc w zamian za to kupiłem dwie na bok. No za tą z tyłu mi naprawdę dużo pieniędzy przyszło, a mianowicie dzisiaj ze mną jest tutaj Kiełpik. No siemano. I gdzieś Miki, tylko że Miki do roboty się spóźnił. Jedzie. O, widzisz to, patrz, tatujecie. Jaki driver. Człowieku, bo koło urwiesz. Zawsze same miejsce parkuje. Ano. Mikuś, dobra. Więc co, dzisiaj lecimy sobie... Halo. No siema, dobry. Siema. Szybko, bo jedziemy. Sorry, pomylonego robiłem. Dobra, ja jadę tym, niech będzie. Dzień dobry. Więc sobie lecimy na pole, poczekajcie numerek. Mikuś, poprowadzisz, nie poprowadzisz. Ja pamiętam mniej więcej jak mi się jechało. Dobra, easy, dojadę. Dojadę w ciemno. Tutaj mamy przyczepy zasypane jęczmieniem z ostatniego odcinka. Trzeba jeszcze je dosypać i wtedy wywieźć. I będziemy mieli więcej kasy, więc może coś się kupi następnego. Zobaczymy jak to wyjdzie. No. Mówię, mam takie pytanie. No. Mogę? No. Jak miałem rozgrzane serduszko, nie? No. Napiłem się zimnej wody, to się przeziębie? Nie. Chyba, że nie jesteś zaharcowany, to tak. Nie no, śmieję się. Takie to. No mów, kontynuuj. Kontynuuj. Bo mam nadzieję, że nie zabłądziłem. Gdzie? Zabłądził siebie. Nie, bo... Nie no, kiełpie... 39? Poczekaj, to jest obok... Gdzie 39? Tak, 39. Ja się. Chłopaki, ja może dzisiaj rybkę na obiad włożymy, co? Poczekaj, ja no, się stanę może. Się, co zrobimy? Rybkę ładnie. Na obiad, zobacz jaka tu ładna no, woda. Czyściutka, bez glonu. Poczekaj, Miki zarabiać w najchętniej tam wjechał niuśkiem. Utopił. Nie no, na widło, które będę nabierać też. Temu żyłem mogą tymi tak... widłami polować, to ja będę widłami polował. O, co u ciebie oglądaliśmy coś z tym? O Boże. Jak polowali. Dobra, Kiełpik, ja jadę jak najbliżej drzew, bo będę gniął. Na tych kajakach. Nie... No, na tych kajakach. Ej, weź się, panowie, weź się odetnij, bojecie. Ale Kiełpik, ja odetnę i wtedy ten, później zawrócę. Ej, Mikuś, to znaczy się. A Kiełpik zaraz pojedzie za mną po tej i... I Mikuś musi sekundkę poczekać, ale będzie szło, bo... I idzie to. Ach, się rozpędza. Dobra, to ja sobie poczekam, aż sobie przejadę sobie do ciebie, pojadę sobie ten, na przykład wodę wezmę. No, to idź tam na ryby. A bez jej, przejdę ty. Daleko nie ma. Daleko nie ma. Tam widły wbite masz. Nogi se idzie odmoć. Nogi se w końcu umyję, ty jak do stawu włożę, to grzybowa będzie, ty. Jak to się jak mówi. W szeregu było, tak wypłyną wszystkie. Nie. Jak Jezus zamieniał wodę w wino, to ja będę wodę w dziurę zamieniał. Aha, tego nie słyszałem jeszcze, ale nie będzie. Utopiłem się! No ja pierdzie... Dobra. Czym? Co? Sobą. Nie no, wstawiłem nogę, kawałek pięty, bardzo obeczyłem, skoro utopiłem się, ty czaisz to? Aaa... Różnie się nie mogłem. Na długówkę! Ło! Ej, dupa, ty, ta woda jakaś topiąca. Topiąca, mokra. Mokra jakaś w ogóle, nic nie z tym. Czemu ona jest mokra, ja się pytam. O, Kiełpik blisko za mną. Kiełpik, czemu ty jedziesz na półkosy? No bo tak lubię. No to kraczej ten rzędaczek. No bo trochę wiesz, tak, wiesz jak to jest. Cię chyba znosi. Zawsze mnie ciekawiło, jak te zgrabiarka działa, że tak fajnie idzie w górę i w dół. Jak w górę i w dół? Takie rolki są. No tak się jakby składa i tak składa i składa. Aha, te do góry co wkładasz? Nie. Te grabcie, tak? Jak te grabcie, no to one tak się kręcą, że... No zgrabiają, ale potem ją do góry i znowu opadają. A, tak, no to tam masz... Przyjedziesz rolki do mnie... po takim krzywym talerzu. No, po takim krzywym talerzu. W jednym miejscu jest zakrzywiony do góry i dzięki temu one się unoszą do góry. Popatrz, i później tak opadają. Przyjedziesz do mnie, to kiedyś ci pokażę. Albo u Kackiego jak będziesz, on ma bardziej na widoku to wszystko. Dobrze, a powiem ci, wiesz coś powiem? No. Jak tak to chodzi, szybko tak łapy łodzie, tak był pierdzieliło, to normalnie ja nie wiem, ty. No tak. A nogę? Taki naraz. Dobra, Kiełpik, jedź dalej dookoła. A tutaj opierdzielę, żeby Miki już może w tą stronę wjeżdżać. Na którą stronę masz skrabianie? Na lewo.
No to idealnie w te. Dobra. Ogień, powiem ci, że tą gadarką jeszcze nie miałem okazji się bawić w farmingu. Aczkolwiek podoba mi się bardzo jej model. Może lepiej niż tamto będzie chodziło. Możliwe. Zobaczymy. Niż tam ciebie na tym nieszczęsnym filmiku. W tym momencie... A w tamtym to chyba była tylko na 2, nie? W 15. W 15? Jak na 2 gwiazdy? Nie, na 7. 6 nawet jeszcze... było. 2, 4, 6. Ale jednej chyba nie było. Była z dodatku Ursusa. A, no ale dwa to tak. No, także... To ogólnie było. Tak. Ogólnie chcecie zobaczyć odcinek, jak Miki ostatnio testował, no to sobie wbijcie do niego na kanał. Miki Upieka też często się coś ukazuje, linki w opisie. No. Ogólnie powiem ci tak, zgrabia. O, serio? Zgrabia, tak, zgrabia. No biorę jeden rządek, słuchaj. Upiek, uwaga, bo muszę się tylko mega odsunięty jechać do tego paraganu. Więc w sumie szału nie ma, ale to w sumie jedno kółeczko jest, więc... Nie można się spodziewać, ale to fajny model. Jeśli podoba model tego Pottingera, że spoko, to fajnie to wygląda. Nie, ogólnie Pottinger to spoko marka. No. No mi się tak wydaje, no nie mam nic Pottingera. Porządne podaję. Nie, mam coś z Pottingerki? Masz, się szkarnie. W kupie... no. A z tyłu, to, a nie, to wycinek leży z tyłu. To ma tego, BVL, nie. Dobrze mówię? Co BVL? BVL, no, to mam wycinarkę. Wycinarki BVL-a. No to taką samą. To znaczy jest ich jeszcze od grona typów, także niekoniecznie, ale no możliwe. Znaczy jak patrzyłem, to samo. Ale też masz na wysuwie tym, hydraulicznym kostkę z zepchnięciem? Nie, na kolbę. Samo się spada, te takie bolce dwa na dół wychodzą o ziemię. One są gorsze, lepsze jest właśnie tą, co masz z wypchnięciem. To sobie jak chcesz, tak kostkę układasz. Właśnie w ten sposób mam i ten, i ci powiem, że świetna sprawa z tym. Ostatnio nawet z Matym gadaliśmy, że ten, że lepsze właśnie to, co u mnie jest, że mam podwójny po prostu rozdzieracz na hydraulice. Także... Nie A windę masz, czy nie? Mój Mikuś, co? Windę masz? Tak. Mikusia, a, no to widzisz, ja mam bez windy. Po brzuszku, po ten... Dobrze, to trzeba wykrapić. Nie, no śmieję się. No to jest dobra akurat z tą windą, nie? No. A ile piętek macie? 3. No, jak windę jakąś, to ile piętek? Nie wiem. Na pierwsze wrzuć. Pierwsze wrzuć, ja to dobrze. A nie, Kiełpie, poczekaj, jak ty z windą mówisz, że co, że możesz podnieść całą wycinarkę jeszcze do góry na całą ramię? Kostkę, no do góry. A to nie, to ja tylko to lecę na tym. Tak mówię. To tak to ja też. Nie, to jest na normalnej śrubie. Myślałem, że wiesz, ta rama cała zostaje, a kostka do góry idzie. Nie, tak to się nie bawi. Rama zostaje, a kostka do góry idzie, ty to by było dobre. Ej, ale wiecie co? No są takie właśnie. Opierdzielimy chwilę, mamy to pole. No ty dziwisz. Tak w miarę idzie. Dwa takie zostawy, no to wiesz. Trzeba by się przeciąć, nie jakoś chyba. Nie, tam dookoła, żeby Miki miał co robić. Ale upierdzielił bałek, lol. No fajnie to tak wygląda, taki gruby, no. Nie? I akurat pewnie mu wystarcza, żeby zrzucić jedno na drugie. No w sumie to chyba tak. Dwóch nie wezmę bałeczków, tak patrz. Nie, no po trzy na kupę i tyle. Jeden zostaje, dwa na kupę i tyle. Nie, właśnie dwa na kupę będą tylko trzy. Aha, to tamtego masz tylko przerzuconego w bok kawałek? Tak, bo teraz patrzę, będzie za gruby pokos, to nie da rady w dupie. Bo no nie łapie zbyt mnie, no wiesz. Nie są zarówno wałki, jak może by... Czułem nie się przeciw, co? Ten, ale tak, to tak będę próbował. W sumie jak tam kupić chcesz? Będziesz przejeżdżał, to wygnieciesz więcej trawy niż to warto. A pieniądze się muszą zgadzać, żeby fajce się zgadzały na następne maszyny. Bo otóż to. Jeśli ma ktoś tą mapę, nawet na nazwy nie pamiętam jej, link w opisie, zobaczcie sobie, pisze tam jak wół, krowy, owce, świnie, kurczaki, a owiec nawet nie wiem gdzie są, już przelecieliśmy z chłopakami całą mapę wzdłuż i wszerz. Nie tylko mapę. No i tak, no i niestety nie znaleźliśmy, więc no nie wiem, dla mnie to jest tragedia. Jakaś. No niestety niepotrzebnie ktoś wypisał i wprowadził trochę w błąd, jak tego nie ma, tak? To lepiej jakby nie było nawet napisane. No to by było wiadomo, że nie szukasz, a tak to wiesz. Też mówię na początek, nawet do Mikusia mówiłem, mówię na początek bym wziął sobie owce, bo dużo nie wymagałem, trawkę by się ścięło, im zawiozło. No. I bym sobie jakieś tam pieniążki miał, bo bym sobie załadował na przyczepkę później ten Teges, no. Wełnę.
No i by hajs się zgadzał, no że takiej opcji niestety nie ma, więc no... No otóż to. Nie mam za bardzo nawet jak. No bo krowy coś w nie inwestować, to trochę sprzętu już no, mieć. Panować, tak? No tak, no bo tu przecież dochodzą do świń, to chyba ziemniaki, albo burak z ukrowy. Pasza. Wszystko tam można mieć, tylko jakaś świn, to... No kiszonek nie dajesz, ale dobrze. Ale krowy to już jest takie... No nie do dajesz. Krowy to już wszystko musisz mieć, nie? No do krów to trzeba mieć czyściutko, także tam jest dopiero zabawy, żeby to opanować. No, żeby ruszyć z krowami, z technologią, to w ogóle jest... Paszą, maszyny, wszystko to jest. To trzeba mieć 150 tysięcy mieć zapasu. A jeszcze no, kredyt mam do spłaty. Także no, trzeba wszystko... Powiem ci, że... No jak nie lepiej, poczekaj, jak ja się w końcu tu pojadę. Na razie jeździłem bez przerazie, tylko sobie poprzeczne zgarnąłem i będzie dobrze. Poprzeczne na końcu się zgarnę. No dlatego mówię, ale sobie zrobiłem poprzeczne tak w sensie, że... Ale że zawracać było mi dobrze, nie? No, to odgarnąłem na jeden wałek, tak jak było. No i mikro się w ten sposób w zupełności. Czy przesuwasz o jeden, czy nie? Zrzucasz na jeden? Ty, zależy jak pokosy leżą. Raz mi się udaje na przykład 3 zwrócić, a raz biorę załóżmy 2, nie? Nie, no rozumiem. Te pierwsze jakoś tak dziwnie mi to poproszę. Teraz jakoś 3 będą chyba szły. No to będzie się prasa się pchała. Będzie, będzie. Brzega ta trama była słabsza. Pomoże. Już co wiem. Dobra, elegancko. Nie, gadajeczka powiem wam bardzo fajna. Jak na mniejszą farmę, to jak najbardziej spoko tutaj wszystko. Nie no, później jak zobaczymy jak na tej trawie się dorobię, to jak się opłaci, to wymienimy tą zgrabiareczkę na coś szerszego, w sensie na dwóch gwiazdów. No tak, ale bardzo, bardzo przyjemna. Pierwsze muszę zainwestować w maszyny do wykopu ziemniaków, bo mam sadzarki, takie rzeczy, a nie mam tego. Nie wiem, co twórca sobie myślał, że pododawał takie maszyny, o sprzęt, do czego nie ma zapiąć nawet. Może zawsze sprzedać. No ale sprzedawać, a potem wiesz, jakby się okupić. Ale właśnie tak patrzałem, że tam niedużo za to dostaniesz. No właśnie, lepiej później kupić jakiś kombajn czy coś. No z tych żniw, co są dookoła jeszcze pola, powinno mi się uzbierać na jakąś kombajn do ziemniaka, buraka, żeby to wykopać jeszcze i zarobić. No. Ile kredytu wziąłeś? Co? Ile kredytu? Jeszcze kredytu nie brałem. Kredyt jest podstawa 75 tysięcy długo. Więc no będę musiał to spłacić. Będziesz musiał to spłacić. Ty też. Ja też, no ja też, no spokojnie, spłacimy, spłacimy. Wszystko trzeba. Tak. My nie spłacimy, to ja w ogóle i brać się za wszystko, żeby to jakoś działało i funkcjonowało. Dobra, bo odgrabiałem sobie trawę gdzieś. Moment, gdzie to trawa, nie? No zgrabianie Mikiemu, ty no, on jedzie dwa razy, no to my musimy przyjechać raz. W sumie, ale trzy. No, tylko no wiesz, no, tylko do drugiej strony jeszcze, jak właśnie już ścięte. No tak troszkę. A przy też jakbym miał, to jeszcze jest całkiem. Nie narzekam, ty narzekam, bo przyjemnie. Była dwugwiazdówka, ale na razie mnie nie sobie, tylko 15 tysięcy. Otóż to, Kasiu, więc na spokojnie, małe mikroczka. No właśnie. Później się zadłużymy w kredyt, także łatwo będzie ma stękać, żeby to spłacać. Nie ma. Nie ma co się rwać z siekierą na prosiaka, no bo tylko na słońce, więc... Z siekierą na prosiaka. Ten nie, w sumie ty, no. Zleżniew powinno mi starczyć chyba. No takie pierwsze. No, może będą ważniejsze wydatki, któż to wie. 500 plus? To wydatki to chyba przychody, Kazia. Nie, to akurat przychód by był. Bo żeś... W moim przypadku to chyba z 1,5. Słuchaj, ty no, jak gdyby nie patrzeć, no to 500 plus rolnika ciągną, tak? Bo tylko zrobię. No wszystko. Niekoniecznie. No jak nie? Bo na, no. Patrz, w tamtym roku co było, to było na złomce oddawałeś samochód na przykład, nie? No. To dostawali 500 zł. No, za kasację chyba, nie? No. Ale wiesz jaka dwa... O kurde, nie opuściłem się czekania. Jeszcze jak wszystkie części wyprzedawali wszystko, to i tak on plus. No. No. Właśnie były takie akcje, że kurde skupowali te samochody jakieś tam stare za 500 zł czy 300, wyśbierali z nich co tam lepsze, sprzedawali i plus jeszcze dostawali 500 zł od gminy za kasację starego samochodu powyżej któregoś roku temu. Tak, no tak, no tak, tak. No było. Nawet jak leciał ten przyjazd łowisko kiedyś, nawet też było mowa o tym. I teraz już tego nie dostają, nie?
No teraz już chyba nie, teraz nie, teraz już nie ma. 500 zł na to aż 500 plus. Tak. Do każdego dziesiąta, to ja muszę na wyłowiskach te lodówce te. No się śmieje. No. Dobra, chłopaczki, będziemy się kończyć. Nie ma z tego się śmiać. I, bo tu już mam 15 minutek, także w zupełności. No, kiełpik zjechał. Jakbyś tą mąkę już dokończył, byś bliżej do przejazdu do Europy. A ciągle wszystko bierze niby. Nie, są delikatne lagi, czasem mnie znika coś, ale to za chwilę znika. Ale to mi jakoś tak, miniaturki akurat napstrykałem, także wiesz. A, no to jak tam chodzi? Zdjątka na miniaturkę. Mówisz sesja Top Model? Tak, Top Model. Top Model. Top Model, no. Joanna Krupa. Jakia zupa? Co? Grzybowa. Dobra. Także chłopi na ją, a ja tu mam fajną rzecz dla was jeszcze. Dobra, także cześć. Hop, tak się pożegnali. A w tym momencie wyskakują wam tutaj filmik i w lewym, i w prawym górnym rogu, i po lewo, i po prawo mnie. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć poprzednie produkcje, wbijcie sobie, zobaczcie. Także trzymajcie się, do następnego. Yo!